Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w Spyro 2 Riptoe's Rage. I teraz pewnie większość z was napisze do mnie komentarze w stylu, czy ja, nie wiem, stanąłem w miejscu, czy ja się cofnąłem w czasie, co to ma w ogóle znaczyć? Czemu ty po raz kolejny nagrywasz Spyro 2? Przecież ty to już zrobiłeś w 2015 roku. Tak, zrobiłem to w 2015 roku, ale zrobiłem to w bardzo gówniany sposób. W sensie, w gówniany sposób, ponieważ wtedy nie było mnie stać na nic innego. Miałem bardzo gówniany sprzęt. Mikrofon jakościowo odstawał tak naprawdę bardzo mocno. Był bardzo, że tak powiem, ujmę to w tak bardzo patologiczny sposób chujowy. No i stwierdziłem, że po latach, tak jak sobie oglądałem trochę let's play ze swojego kanału, i to stwierdziłem, że warto byłoby od czasu do czasu odkurzyć stare serie na kanale i zobaczyć, co kiedyś nagrywałem i czy jestem w stanie zrobić to po latach lepiej. Tak więc witam was bardzo serdecznie w Spyro 2 Riptoe's Rage. Nagrywane oczywiście z PlayStation 3. Mogę tutaj wam pokazać, że to jest z PS3. Jest to oczywiście wersja PSN-owa, nie mam wersji płytkowej, znaczy mam wersję płytkową, która nazywa się Gateway to Glimmer, ale jak mam wybierać między europejskim tytułem a amerykańskim, zdecydowanie wolę tytuł amerykański, czyli Riptoe's Rage. Jakoś nigdy nie przepadałem za Gateway to Glimmer. Dziwny to trochę tytuł jest. I w ogóle, skoro już jesteśmy tutaj, to warto byłoby zrobić jedną rzecz. Wygładzanie grafiki wyłącz. No, wyłączymy sobie wygładzanie grafiki, bo po co ma ono być? I troszeczkę bym zmniejszył tak delikatnie kamerkę. O, myślę, że teraz byłoby super. I w ogóle coś ja tu, kurde, jestem za cicho, tak mi się wydaje w tym OBS-ie. Nie wiem, czemu tak jest. Albo ten mikrofon ma takie, kurde, jakieś dziwne zjazdy. Dobra, potem się najwyżej to ogarnie. W każdym razie, słuchajcie, chcę sobie odświeżyć serię ze Spyro, więc tak też zrobimy. Jako że mamy lipiec, już nawet połowę lipca, no to myślę, że to będzie idealna seria na taki okres letni. I będziemy robili tę grę z malutkim haczykiem. Takim dosłownie maciupeńkim haczykiem, ale wszystko wam wyjaśnię po cutscence, która wprowadzi nas w grę. I czekajcie chwilę, zrobię jedną rzecz. Wy tego nie widzieliście, co ja przed chwilą zrobiłem, a mianowicie przed chwilą musiałem zdezaktywować i aktywować Avermedię, ponieważ od czasu do czasu są z tym problemy. Jest jakieś takie dziwne desynchronizacja audio przez to, że niestety nie mam USB 3.0, tylko USB 2.0 do tej Avermedii, przez co niestety nie jest to robione wszystko w czasie rzeczywistym i muszę tak w ten sposób synchronizować, ale zanim zaczniemy nową grę, no to zrobimy sobie szybką synchronizację. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I już tak ostatecznie, jeśli wam się odcinki spodobają, to strzelcie łapkę w górę. Pozostawcie po sobie jakiś ślad w sekcji komentarzy. Możecie nawet łapkę w dół strzelić, jeżeli wam się seria nie spodoba z jakiegoś powodu, bo różne powody są. I zachęcam, żebyście zasubskrybowali kanał po więcej, jeśli jesteście zainteresowani. Jeśli jesteście zainteresowani innymi seriami na moim kanale, to chciałem powiedzieć. Mamy tutaj save'a 4%, ale my sobie stworzymy nowy save, bo czemu by nie? A teraz ja zamykam mordę, a wy oglądajcie, co tu będzie się działo. Rain ever gonna stop? I've forgotten what the sun looks like. We should go on vacation. Somewhere warm, somewhere sunny. Dragon Shores. Yeah, I haven't been there since we kicked Nasty Nork's butt. How about it, Sparks? You up for a vacation at the beach? Last one there is a Nork! Is it working, Professor?
Almost. Just a few more adjustments to these orbs and... Maybe this isn't such a good idea. Bringing a dragon here could just make Ripto angrier. Calm down, Hunter, and stop fidgeting. But you saw the professor's book. They have claws like this, teeth like this, and they spit fire like this. Pooh, pooh. They sound much more dangerous than Ripto. That's exactly the point. A dragon is our only chance of stopping Ripto, and you know it. It's working. It's working! I've got a dragon! Whoa, rough landing. Hi, which way's the... beach? Hey, stop staring. Haven't you guys ever seen a dragon before? You're a dragon? You got a problem with that pussycat? Well, well, someone forgot to invite me to the party. Were you trying to keep something from me? A dragon? You brought a dragon to Avalar? I hate dragons! Ow! Crush! Kill it! Kill it! Jerk. That was Ripto, and we have to get rid of him. He's causing all sorts of trouble around here, but I haven't got time to explain. Here, take this magic guide to Avalar. It'll help you begin to understand our worlds. Right now, I have to follow Ripto and see what he's up to. I'll meet you in Summer Forest, okay? Hey, wait a minute! How do we get ourselves into these messes, pal? No i można by powiedzieć, że po tej cutscence nasza przygoda już się rozpoczyna. Zanim zaczniemy, zrobimy jedną rzecz. Dokładnie tak. Pewnie się spytacie, co tu się w tym momencie wydarzyło. Otóż, coś wam pokażę. Sobie zbieramy, jak gdyby nigdy nic, klejnoty, no nie, zaczynamy sobie przygodę. Aż tu nagle... Headbash w pierwszym świecie? Co się stało? Czemu tu jest Headbash? Tak, moi drodzy, zaczynamy sobie nową grę plus w Spyro 2, a raczej to jest coś przeze mnie wymyślonego i nie jest to może w legalny sposób zrobione, no bo tylko tak naprawdę nowa gra plus rozpoczyna się w Reignited Trilogy, kiedy przejdziemy raz grę na 100%. W oryginalnej trylogii tego nigdy nie było. Więc tak naprawdę jakbyś zaczął nowego save'a, no to byś musiał wszystkie moce od początku zbierać. Ja natomiast stwierdziłem, że sobie już wszystkie moce od razu odblokuję jednym kodem, mianowicie tym kodem. Ponieważ chcę zrobić taki szybki let's play z tej gierki i przy okazji robiąc szybki let's play chcę w pewnym sensie go odświeżyć, czyli zrobić go na 100% z lepszą jakością, z lepszym komentarzem i z lepszym ogólnie sprzętem i z lepszym wszystkim. Ale dobra, koniec tych technicznych rzeczy. Jeśli chodzi o fabułę, to w dużym skrócie ta fabuła dzieje się od razu po Spyro 1, które również będziemy sobie odświeżali na kanale. Będziemy i jedynkę, i dwójkę odświeżać. Trójki nie będę tykał, ponieważ trójkę uważam, że po latach bardzo fajnie do niej mi się wraca. Więc trójkę sobie będziemy omijać, ale na pewno trójkę na PS3 będziemy ogrywali sobie na streamach. Ponieważ tak, mam w planach ograć sobie wersję PS-nową Spyro 3. I mógłbym oczywiście nagrać to z emulatora, DuckStation lub z innych tam rzeczy, ale nagrywam, jak widzicie, to z PS3, więc będą niestety malutkie problemy, ponieważ niestety konwersja, nie pamiętam, jak to się nazywało, jak to się odmieniało w języku polskim, ale w każdym razie port Spyro 2, 1 i 3 na PS3 nie jest wybitny.
a raczej ta emulacja nie jest wybitna, ponieważ są to amerykańskie wersje na europejskim PSN-ie. Co za tym idzie, są niestety problemy, głównie z soundtrackiem, który bardzo często się spowalnia, laguje i inne tego typu rzeczy. Tak więc takie problemy będą nam towarzyszyć w trakcie tej otóż serii. Jeśli chodzi natomiast o fabułę, no to fabuła dzieje się, tak jak już przed chwilą wspomniałem, dosłownie sekundę po zakończeniu Spyro 1, kiedy to Spyro wraz z Sparksem chcieli udać się na wakacje. Niestety trafili do Avalar, miejsca, gdzie poznaliśmy naszego antagonistę, czyli Ripto, który paniecznie boi się smoków, i wraz z Kruszem oraz Galpem chcieli nas unicestwić, znaczy unicestwić w zasadzie to Elore, Huntera oraz Profesora, natomiast kiedy pojawił się Spyro, to nagle wszyscy spieprzyli. I naszym zadaniem jest oczywiście strzec Avalar przed następnymi atakami Ripto. Dobra, koniec tego dobrego, idziemy z pierwszym gostkiem porozmawiać. Hi Spyro, welcome to Glimmer. Unfortunately for us, a mob of lizards just showed up and started stealing all of our gems. Can you stop them? Tak, europejski tytuł tej gry to jest Spyro 2 Gateway to Glimmer i oczywiście odnosi się do miejsca, w którym teraz jesteśmy. No i ten otóż miły koleżka wita nas w Glimmer i tłumaczy nam mniej więcej, co mamy robić. Mianowicie z tych oto tutaj jegomościów, czyli z tak zwanych riptoków, będziemy otrzymywali smocze dusze. To jest taki upgrade w serii, bo normalnie w Spyro 1 mielibyśmy klejnoty za przeciwników. Tutaj w Spyro 2 mamy smocze dusze, więc uważam, że jest to upgrade serii. No i tak, poza tym mamy do zebrania klejnoty standardowo i będziemy mogli w ten sposób również tutaj karmić Sparksa, ponieważ jeżeli Sparks jest trochę jak Aku Aku, tylko że nie mamy możliwej nieśmiertelności, czyli teraz na tę chwilę Sparks jest w stanie przyjąć na siebie 3 obrażenia w tej formie, w jakiej jest teraz. Jeżeli w tym momencie zostaniemy zaatakowani, on będzie miał niebieski kolor, czyli w tym momencie będzie mógł 2 na siebie ciosy przyjąć. Później kolor zielony, a po kolorze zielonym Sparksa już nie ma i wtedy jesteśmy na hita. Taka w sumie zasada jest w Spyro 2 i ogólnie w serii Spyro, tak więc miejcie to, bierzcie to pod uwagę, no nie? Jeśli chodzi o trylogię, to jest mój ulubiony Spyro. Tak szczerze, najlepsza gra z całej trylogii. I uważam, że nawet chyba z serii. Najczęściej do niej wracam. Jest to mój ulubiony tytuł. I tytuł, który tak naprawdę można glitchować na wszelakie sposoby i sequence breakować. I my to oczywiście będziemy w tej serii robić, tak jak to zrobiłem w oryginalnym let's playu sprzed 8 lat. W sumie, o Jezu, jaki ja stary jestem. Pokażę wam teraz trik, o którym kiedyś wspominałem na kanale i nawet robiłem poradnik, jak ogarnąć sobie ten trik. A mianowicie, skupcie się teraz. Możemy dostać się tutaj. Pewnie się zapytacie, jak możemy się dostać. Ja już wam pokazuję. Wystarczy, że zrobicie taką kombinację, czyli wciśniecie kwadrat, znaczy przepraszam, x kwadrat x. Dobra, nie wyszło mi to za pierwszym razem, zrobimy to za drugim razem. Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. Tak więc skupcie się uważnie, skupcie się uważnie, jakkolwiek to brzmi. Proszę bardzo. I teraz możemy dostać się do miejsca, gdzie tak naprawdę dostać się nie powinniśmy. A mianowicie możemy dostać się tutaj na przykład. Tu nie powinniśmy być ogólnie. I ten cały bonusa the gem cutter lub po prostu, no, ta myszka, która jest tak naprawdę tym, jak on się mówi, górnikiem, mówi, że bardzo ładnie żeśmy strzelili, bo tak naprawdę w tym zadaniu mielibyśmy strzelić kulką, raczej kamieniem, który miał unieszkodliwić tego całego dinozaura, tego całego przeciwnika. Kurczę, no nie pamiętam, to nie, przepraszam, nie dinozaura, tylko jaszczurkę. Widzicie, ja już kurde sam popierdzieliłem fakty. Nie ogarniam, jak wyglądają zwierzęta w grze wideo. To już są niestety te czasy, kiedy ja już się starzeję i no niestety, starość nie radość. Ale coś wam jeszcze innego pokażę, bo ja tutaj nie chciałem się dostawać tak na dobrą sprawę.
Troszeczkę sobie skróciłem, nie będę tego ukrywał, więc się cofniemy. To jest, mówię, let's play, który tak naprawdę pokaże wam różne takie triki, które możecie zrobić. Możecie ogólnie nauczyć się robienia tych trików, nie musicie tak jakby sobie utrudniać życia, może tak to powiem. A ta nowa gra plus, okej, dla niektórych pewnie to będzie oznaka frajerstwa z mojej strony, no bo w końcu przecież powinno się grać legit, bez jakichś tutaj wpisywania sobie kodów na wszystkie umiejętności, ale bądźmy sobie szczerzy. Wszyscy znamy Spyro 2, gdzie, jakie są umiejętności, gdzie, za co możemy je kupić. Ja już tyle razy tę grę przeszedłem, że dla mnie to po prostu już w tym momencie jest zrobienie sobie takiej nowej zasady w tym let's play, a mianowicie nowej gry plus, którą dostajemy w Spyro Reignited Trilogy, więc tak naprawdę jest to teoretycznie legit, teoretycznie, ponieważ występuje to w remake'u. Natomiast tego nie ma w oryginale, ale stwierdziłem, że coś takiego sobie ogarnę. I teraz, tak jak powiedziałem na początku, powtórzę się raz jeszcze, tak, mam zamiar odświeżyć sobie na kanale Spyro 2 i Spyro 1, ponieważ tak po prostu postanowiłem sobie. Są to gry, które bardzo lubię, bardzo szanuję. Lubię do nich najczęściej wracać, to jest raz. I tu miałem się dostać, tak, dokładnie. Do tego miejsca... Oj. Nie to chciałem zrobić, zdecydowanie. Friend of Alora's, and she's asked me to help you out. Whenever you find me, I'll remember your progress like this. Ta wróżka to jest Zoe. Ja może przesunę kamerkę, żebyście widzieli w sumie, żeby nie było, że ja zmyślam. Dobra, dałem się troszeczkę wyżej, to jest Zoe. That zap means that if you get into trouble, I'll return you to this place. See you around. Dokładnie tak. Zoe jest tak zwanym checkpointem. Jak ona nas będzie trafiała swoim promykiem, no to w tym momencie będzie checkpoint. Jak zginiemy lub będziemy bliscy zginięcia. Znaczy nie, dobrze mówiłem. Jak zginiemy, to po prostu będziemy się spawnić w ostatnim miejscu, gdzie nas Zoe albo Zoe czmychnęła, jak to się mówi, tym. Czmychnęła promieniem. I sobie włączymy mapkę, bo jest taka możliwość. Proszę bardzo, mamy sobie teraz mini mapkę i możemy sobie patrzeć, co gdzie, co jest. Tak więc raz jeszcze chciałbym wykonać ten trik i dostać się do miejsca, które chcę wam pokazać od dłuższego czasu, a nie mogę, bo no nie trafiam tam zdecydowanie. Dobra, jestem z powrotem i teraz wlatujemy tutaj. O, dokładnie tak. Generalnie do tego miejsca nie możemy się na początku dostać. Dopiero będziemy mogli się tutaj dostać, jak nabędziemy pewną umiejętność, którą wam zresztą pokażę, co trzeba zrobić. I teraz mamy specjalne zadanie. Great! You've got the Superfly power up active. Now you can light the gem lamps in this cave. Zadanie jest takie, że mamy odpalić klejnotowe lampy, lampy w kształcie klejnota. Żeby odblokować tą umiejkę, potrzebowalibyśmy daną ilość smoczych dusz. Nie pamiętam, ile tam dokładnie, chyba z 12 albo 15 trzeba by było to ogarnąć. Nie wiem, ile ja mam obecnie. 12, czyli podejrzewam, że jak nie 12, to 10. No, dajmy na to te 10. No to 10 byśmy potrzebowali smoczych dusz, żeby odpalić ten power up. No i niestety się nie udało. I teraz tak, jak podejdziemy do tego gostka, no to on nic ciekawego nie powie. On by co jedynie powiedział, że potrzebujemy tutaj, żeby dostać się tą drabinką do góry, to potrzebujemy umiejętności, którą nabędziemy w następnym świecie. Tak, dopiero nabędziemy ją w następnym świecie, raczej po pokonaniu następnego świata wtedy nabędziemy umiejkę, która pozwoli nam się tutaj cofnąć, ale ja ją mam od razu odblokowaną, więc nic nie będziemy się musieli cofać. Będziemy mogli wszystkie poziomy robić od razu na 100%, tak więc zero backtrackingu w tym let's playu będzie, moi drodzy. Ja wiem, że to w pewnym sensie psuje
jakość rozgrywki, no bo wiadomo, każdy lubi wracać, no bo to jest jednak jakieś zadanie, to jest jednak jakiś challenge, jakby nie patrzeć. Ale bądźmy sobie szczerzy, już tyle razy ogrywałem Spyro 2, że ja chcę trochę sobie ułatwić przechodzenie 50 razy z rzędu. No i on tutaj nam dziękuje generalnie za odpalenie tych wszystkich lamp i w nagrodę otrzymujemy orba, czyli między innymi coś, co sprawi, że będziemy mogli powstrzymać Ripto, no i przede wszystkim, żeby, jak to się mówi, mam to na końcu języka, żeby ponownie harmonia zapadła w Glimmer lub w Avalar. Wiecie, o co chodzi. Tak więc po prostu będziemy sobie zbierali te wszystkie orby i po prostu grę robili na 100%. W ogóle to też w pewnym sensie jest ukłon do serii Crasha Bandicoota, którą robiłem w 2020 roku pod nazwą PZTJ bodajże, czyli przeżyjmy to jeszcze raz. Więc można by powiedzieć, że Spyro 2 i 1 to też będzie pod hashtagiem PZTJ, ponieważ w pewnym sensie chcę jeszcze raz przeżyć przygodę w Spyro klasycznym, co nie? Ogólnie bardzo lubię te, tak jak już zresztą wspominałem wcześniej, bardzo lubię tę część. Jest to dla mnie najbardziej nostalgiczna część Spyro, w szczególności, że nią się bardzo dużo razy zagrywałem za dzieciaka na plejaku. Bardzo lubię do tej gry wracać, jest ona bardzo innowacyjna i dużo nowych, fajnych rzeczy wprowadziła. Dużo fajnych mechanik, których no nie było w Spyro 1 na przykład, no nie? Myślałem, że ja tego kurde... że go trafię po prostu, no nie? Tego stwora. Tego jaszczura. No, to jest, są jaszczury. Zapamiętaj to, że to są jaszczury. No. I teraz możemy zrobić to samo i za to samo też orba dostaniemy, czyli możemy odpalić te wszystkie klejnoty, ale to zrobimy zaraz. W sumie możemy nawet teraz podejść do tego typka i zagadać go. Great! The Superfly power-up is active and you can restart our gem lamps. Flame all the lamps quickly and the big gem lamp will light. The power-up will give you enough magic to fly for a short time. No. On chce po prostu, żebyśmy odpalili te klejnoty, tak więc zrobimy to. Myk. Musimy 6 ich odpalić. W ogóle posłuchajcie sobie teraz tego soundtracku, który w tle leci, bo jest, uważam, bardzo nostalgiczny. Myślę, że niektórym się aż dzieciństwo odpali, jak będą słyszeli ten soundtrack, tak więc ja zamykam mordę i dałem wam 3 minutki, żebyście sobie posłuchali tego soundtracku. Thanks for helping me light the lamp, Spyro. A fairy gave me this orb, but I like gems better. You take it instead. Czekajcie, zrobimy jedną rzecz. Da się tutaj... nie da się. A nie, da się, dobra. Ja bym tak delikatnie dźwięki z gry ściszył i muzykę trochę głośniej zostawił. No, coś takiego. No dobra, skoro u tego ziomka zrobiliśmy sobie zadanie, to możemy teraz następne zadanie sobie ogarnąć za orba. A mianowicie będziemy musieli zestrzelić te wszystkie jaszczury z tego kamiennego... no. You can spit pretty far, Spyro! See if you can spit all the way to that lizard! No, to jest kokos czy tam kamień, po prostu będziemy musieli kamieniem rzucić w te jaszczury. Jednego niestety żeśmy w chamski sposób zestrzelili, ponieważ nie rzuciliśmy tym kamieniem, tylko po prostu ja go z szarży potraktowałem, czyli z ognia. Ale no, następnych będę już w legitny sposób atakował. I tutaj nawet nam ziomek tłumaczy, że trójkątem możemy namierzać, czyli po prostu się sfokusować, a kółkiem po prostu aktywujemy i rzucamy.
Czy jest to po prostu przycisk akcji, jakby nie patrzeć. No, w ogóle bardzo się cieszę, że ponownie nagrywam Spyro 2 na kanał. Myślę, że będzie to w o wiele lepszej jakości niż te 8 lat temu. Coś nawet wykminię z jakimś tam, nie wiem, ekranem ciekawostkowym, bo coś na bank będzie. I co tutaj mogę dużo więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się spodoba, nie? Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainteresuje jakieś tam grono Spyrowe. Choć przyznam, że Spyro na moim kanale jest bardzo słabo oglądane, ale to ogólnie jest problem, nie tylko z takimi wybitnymi grami jak Enter the Dragonfly. Tak, bo by the way, kiedy nagrywałem Enter the Dragonfly w 2022, to miałem podejście takie, że kurczę, no wracamy do klasycznego Spyro, ale tak naprawdę dopiero teraz wracamy do klasycznego Spyro. No troszeczkę można by powiedzieć, że obraziłem oryginalną trylogię w ten sposób, mówiąc, że Enter the Dragonfly jest jakimś tam powrotem do klasycznego Spyro, chociaż w pewnym sensie jest, no bo nie oszukujmy się, ma dużo takich podobnych aset. Zresztą Spyro, Enter the Dragonfly próbował być Spyro 4, no ale no niestety coś nie pykło, zdecydowanie, coś nie pykło. I dobra, musimy teraz iść tutaj. Tak więc się udajemy w te strony. Zostaliśmy potraktowani ze strzała, czyli już mamy w tym momencie checkpoint. Ja myślę, że sobie odcinki będziemy dzielili co świat, czyli na przykład tutaj będziemy mieli Avalar, tak? Guidebook, wejdźmy sobie w guidebook. Glimmer. No, czyli po prostu Glimmer zrobimy sobie na 100% i potem będziemy robili następne poziomy. Na 100%. No i został pociśnięty, frajer. Dobra, u góry jest czy nie ma? Heh, dopiero teraz się zaliczył, okej. Okay. Myślałem przez chwilę, że gra mi się soft lockowała, ale jednak nie. Ten w ogóle double jump jest zajebisty. Szkoda, że oni go pozbyli się w wersji japońskiej, bodajże. W wersji japońskiej nie było tego double jumpa. I też nie było w wersji Reignited Trilogy, tak więc no, bardzo wielka szkoda. A to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ułatwia gierkę. Ale to też w pewnym sensie nie powinno mieć miejsca, no ale no twórcy się nie dopatrzyli i zostawili tego babola w grze. W oryginalnej grze zresztą. Trzeba nadmienić. I spoko, w nagrodę dostajemy ostatniego orba, tak więc mamy 3 na 3 orby i pod względem orbów mamy ten poziom zrobiony na 100%. Ale potrzebujemy jeszcze klejnoty. Więc tak też uczynimy. Ten tutaj przed nami otyły śmieć, bo to jest otyły śmieć z monoklem. To jest Moneybugs. Z nim tylko będziemy uprawiać dialogi, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale nie będziemy mu nic płacić. Niech się brzydko mówiąc ten skurwysyn jebie. Nie dostanie ode mnie ani złotówki. Ah, you must be the dragon everyone is talking about. Well, dragon or not, I'm afraid there is a small fee to open the bridge. It will cost you 100 of your gems to cross. On, żeby odblokować nam most, bardzo chce, żebyśmy mu zapłacili 100 klejnotów, a my powiemy do niego, pierdol się. You'll have to pay up sooner or later. It's the only way across. I have to look after my Avalar's financial well-being, you know. Normalnie to on by tutaj był uradowany, by tam nas w pewnym sensie wyzywał w taki swój bardzo specyficzny sposób, a ja powiem do niego, żeby się walił w kakaowe oko, bo my w tym momencie se przelecimy i mamy w niego totalnie wysrane. Będziemy omijać tego śmiecia, bo nie lubimy tego śmietnika. Tak więc brakuje nam jeszcze troszeczkę klejnotów. Musimy mieć równe 400, więc gdzie są teraz klejnoty, pewnie się spytacie. A ja wam odpowiem, że nie wiem. Nie wiem, gdzie są klejnoty, zaraz je może znajdziemy. Zobaczymy, gdzie tutaj zostały one skryte. Zgaduję, że gdzieś one tutaj z boku są, a ja po prostu na nie nie zwróciłem uwagi. I w ogóle dajcie znać w sekcji komentarzy, czy cieszycie się na powrót Spyro klasycznego na kanał.
I jaki jest wasz ulubiony Spyro? Czy macie nostalgię bardziej do Spyro 1, czy bardziej do Spyro 2, czy wolicie jednak Spyro 3? I możecie napisać w sekcji komentarzy dlaczego oraz jak skomentujecie początek gry. Czy według was jest to naprawdę dobry tytuł? Czy jednak bardziej preferujecie pierwszą część? O, i tutaj widzę, że mamy tutaj zaginione klejnociki. Jeszcze potrzebujemy dodatkowych tych garnuszków, tak więc zobaczmy, gdzie żeśmy pominęli. Teraz brakuje nam tylko jednego klejnocika bądź dwóch czerwonych. Albo jeden zielony, albo dwa czerwone. I w ogóle ja w oryginalnej serii z 2015 roku mówiłem, że ja kiedyś sobie te klejnoty dzieliłem na tak zwane złotówki bądź też no ogólnie monety, no nie? Czyli na przykład czerwony klejnot to jest złotówka. Zielony klejnot to jest 2 złote. Niebieski 5 złotych. Żółty to jest dyszka. A purpurowy czy tam fioletowy 25 zyla. Tak więc ja sobie tak lubiłem w sumie liczyć te klejnoty. Zawsze tak robiłem i zawsze tak będę robił, bo po prostu jest to taki nawyk z dzieciństwa. Tak zawsze robiłem właśnie za młodu i to się za mną ciągnie już do dzisiaj, no nie? Tak więc dobra, zobaczmy, gdzie brakuje nam jeszcze klejnotów. Tu na pewno nie brakuje nam klejnotów. A może tutaj u góry zostawiłem? Nie, tu właśnie nie zostawiłem. Czyli pozostaje nam wybranie się na sam początek poziomu, ponieważ tutaj mogą być klejnoty, które zostawiłem. Czy tak będzie? Zaraz się okaże. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dziwne. Ale tutaj już coś jest. Proszę bardzo, mamy 100%. Znaczy teoretycznie 100%, bo jeszcze musimy zdobyć jedną rzecz, która jest zupełną nowością, jeżeli chodzi o Spyro 2. Tego nie było w Spyro 1, a mianowicie już wam pokazuję. Musimy dolecieć do tego gostka, który jest na samym końcu, który jest przy portalu, który zabierze nas w zupełnie inną część gry. A właśnie tutaj. Spyro, thanks for helping us fight off the lizards. Please take this talisman of glimmer as a sign of our gratitude. Tak, żeby zrobić 100% w tej gierce, to poza orbami i klejnotami będziemy jeszcze zbierali talizmany. Talizmanów ogólnie bodajże jest 14 w całej grze, więc nie jest to dużo. W trzecim świecie w ogóle już żadnych talizmanów nie będziemy zbierać, tylko będziemy zbierali orby. I tak będzie prezentował się talizman z Glimmer. Czyli po prostu złoty kilof. This magic portal next to me will take you to Summer Forest, one of the homeworlds of Avalar. Tak, następny świat lub pierwszy świat teoretycznie w całej grze, bo Glimmer się tutaj nie liczy, to jest Summer Forest. I ten portal zabiera nas właśnie do pierwszego świata. Klasyczny dźwięk ze Spyro, który później był wykorzystywany w grach na Game Boy Advance. Właśnie w tym momencie po raz pierwszy zagościł tutaj. Tak więc jeżeli nie wiedzieliście, skąd był ten dźwięk tych fanfarów, no to już wiecie, że tutaj w tej grze w ogóle po raz pierwszy wystąpił, bo w Spyro 1 tego nie było. A chyba było planowane, o ile pamięć mnie nie myli, na pewno było planowane to w Spyro 3, ale z jakiegoś powodu w ostateczności nie było to wprowadzone, mimo że w danach gry jest dźwięk fanfarów w Spyro 3. Dobra, to mamy Glimmer zaliczone na 100%, nawet jeszcze wam mogę pokazać, żebyście mieli pewność 100%ową, mamy 100%. Tak więc tutaj wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, więc teraz możemy przenieść się do Summer Forest, do naszego pierwszego świata.